Dzisiaj jak refren wraca ta sama Ewangelia. Na początku było Słowo. Na początku był Logos. Na początku był Jezus. Dużo się wyjaśnia, kiedy za wyraz Słowo, na początku było Słowo, wstawimy na początku był Jezus. A niektórzy księża mówią, że na początku było działanie. Na początku był pomysł. Bóg ma pomysł na zbawienie człowieka. Bo Bóg sam w sobie jest szczęśliwy i nie potrzebuje nic więcej do tego, żeby być bardziej szczęśliwy, bo nie da się być bardziej szczęśliwy niż Bóg jest szczęśliwy. Natomiast odwzajemniona miłość to uszczęśliwia. To daje też nam poczucie, że nasza miłość jest warta w sobie. I Bóg w sobie samym ma odwzajemnioną miłość, bo ojciec kocha syna, a syn kocha ojca, a duch spaja ich obu. I to jest też odkrycie świętego Jana, który zachwyca się i chociaż nie jest wielkim teologiem, jeszcze nie ma ustalonych dogmatów, to święty Jan już wyczuwa, że Bóg miał pomysł, Bóg daje obietnicę i Bóg chce, żebyśmy w tę obietnicę uwierzyli. W jaki sposób? Schodzi do nas i Bóg w ludzkiej skórze, na sobie samym, na własnej skórze przekonuje się, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy cierpieć, być biednym, być uchodźcą, być wyzwanym, być zabitym, opuszczonym. Dokładnie te nasze losy. Nie życzę wszystko nikomu bycia opuszczonym i ukrzyżowanym, ale gdyby się przydarzyły takie momenty, to Jezus już tam był i to ze swoją miłością. Dlatego cieszy się dzisiaj też apostoł, że jesteśmy wezwani do bycia z Bogiem, do tej chwały Bożej i do odkrycia własnego powołania, czyli po co ja żyję, jak to zrobić, mieć światłe oczy serca. Czyli dbać o serce, dbać o wyobraźnię, nie oglądać byle czego, prowadzić się dobrze. Bóg nas kocha.